Sieman Keldziska z tej strony Metsy. Witam Was w takim luźnym, poniedziałkowym odcinku. Juniorami do chwały, postaramy się zdobyć Mistrzostwo Polski. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Będzie to coś podobnego do Lecha, który pojawił się tydzień temu. Tylko że z tą różnicą, że teraz nie przeprowadzimy żadnych transferów, tylko wszystko będziemy opierać na szkółce juniorów. Kto nam stamtąd wypadnie, tego będziemy mieli w zespole. Jeśli nikt ciekawy się nie pojawi. No to będziemy mieli naprawdę spore problemy. Oczywiście, jeśli materiał Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Budżet startowy mamy całkiem przyzwoity 3 miliony jeszcze jest ten turniej przedsezonowy, więc trochę może wzrosnąć. Oczywiście, będzie to taka skondensowana, symulowana kariera i będę Wam przedstawiał sytuację naszego klubu po pięciu, może tak kolejkach, żeby trochę więcej było w tym materiale niż w tym z poprzedniego tygodnia. Staram się jakoś to udoskonalać. I wymyślać takie podserie, bo nie można cały czas tylko odbudowywać klubów. Trzeba też robić inne formaty. Tutaj widzimy cele przedsezonowe. Ćwierćfinał Pucharu Kraju, miejsce w środku tabeli. My mamy zdecydowanie wyższe ambicje, tutaj z juniorami też sobie jakoś poradzimy. Co tam będzie z Marką, tam cel widzę, że jest bardzo niski. 85% frekwencji w pięciu kolejkach. Nie mamy na to wpływu, ale może nam się to uda osiągnąć. Tutaj sezon w środku tabeli i na Polski, wzrost wynagrodzeń poniżej 20%. Też się da wykonać, bo nie będziemy nowych kontraktować, a jak się przedłuża kontrakty, no to można je obniżać. Tutaj tak się prezentuje nasz bazowy skład, nic lepszego nie udało mi się na sam start wymyśleć. Mam nadzieję, że będzie na koniec sezonu dużo więcej młodych Polaków, no ale przekonamy się jak to się wszystko ułoży już w tym materiale. Sliż, oko, szysz, tajti i poręba. Oczywiście do treningów. W półfinale turnieju przedsezonowego wygraliśmy, tak samo jak w finale po rzutach karnych. Tak jest. kapitalne osiągnięcie zagłębia Lubin, dzięki czemu nasz budżet transferowy wzrósł do ponad 5 milionów. Oczywiście wszystko wydamy na kadrę juniorską. Zatrudnimy aż trzech skautów. Bierzemy na start tego najdroższego Kozłowskiego. Potem możemy wziąć. No powiedzmy sobie szczerze, już wyboru wielkiego nie ma, więc weźmiemy kowalczyka. I ostatnim naszym skautem będzie ten, na którego nas stać. No i teraz właśnie, czy brać kagawę, czy sykore. Weźmy kagawę, bo jakoś bardziej chcę na niego postawić. Najpierw poszukamy może, powiedzmy, mocnego w obronie Polaka. Spróbujemy tego skauta też wysłać do Polski. Zobaczymy, czy się uda. Niestety nie można. Można wysyłać tylko do innych krajów, więc zdecydujmy się może na Słowację, bo blisko napastnik. I jeszcze wyślemy tutaj skauta, powiedzmy... No nie da się niestety tak jak mówiłem, to wyślemy go do Czech, niech nam tam szuka Petra Czecha nowego, zobaczymy czy to się uda. Pierwszy mecz fatalnie nam wyszedł, przegraliśmy 3 do 1 z Krakowiem. Sprzedałem Forenca, bo źle wpływał na mój zespół, niszczył morale, więc trzeba się go było pozbyć. Domagał się gry, a miał jednak gorszy overall od swojego konkurenta. Mnóstwo kontraktów do przedłużenia, nie chcę popełniać tego błędu, co w tej zabawie lechem. Przedłużyłem wszystkie kontrakty, żeby nie stracić jakiegoś w miarę wartościowego piłkarza. Bo jednak każdy grosz jest na wagę złota, bo wszystko chcemy inwestować w młodzież. Tutaj widzieliście długości kontraktów poszczególnych piłkarzy. Trafił się od razu fajny piłkarz Bogdan Nowak, 61 bazowy overall na start. Myślę, że całkiem przyzwoicie. Żyre postanowiłem wypożyczyć Pawła do bary, bo i tak nie miał szans na grę. Po pięciu kolejkach zajmujemy arsenalowe miejsce, więc tragedii nie ma, no ale oczywiście chcielibyśmy być wyżej. LKS klasycznie na ostatniej pozycji. Tutaj nic się nie zmienia. Czy skład się jakoś wielce zmienił? No nie za bardzo, bo to dopiero 5 kolejek za nami. No a sprzedaliśmy w tym okienku tylko Forenca, bo nikogo innego nam się już nie opłacało. Kowalczyk, lewy obrońca, Sasza Balić ma się czego bawiać, bo to jest młody piłkarz, głodny gry. I jeszcze mamy Tadeusza Kowalskiego, i też przenosimy go do zespołu seniorów. No i te sprawy już załatwiliśmy. Po 10 kolejkach bez zmian, czwarte miejsce. Stabilnie utrzymujemy się w czubie tabeli. Zobaczymy czy na dnie nadal będzie ŁKS, no tutaj niezmiennie z Koroną biją się bilansem ramkowym, zobaczymy kto okaże się być zwycięzcą w tym wielkim pojedynku. Skład wygląda całkiem przyzwoicie, Nowak wskoczył w miejsce Tosika, bo tego rzeźnika za dużo nie chciałem mieć powiedzmy w podstawowym składzie, za długo. Lepiej mieć młodych utalentowanych piłkarzy, Wójcik do pierwszego składu, do pierwszej drużyny, no, bo jest dość utalentowany podobnie jak Kwiatkowski, no trafia się tam sporo utalentowanych graczy. No, i na dwa miesiące Taiti wypada na wiem Jak to dokładnie czytać, bo to jest Węgier i tutaj mogę fatalne błędy popełniać, jeśli chodzi o wymowę. Już kiedyś pamiętam, jak wypowiedziałem nazwisko Dziurcio, i za węgierskie nazwiska wolę się nie brać. Po 15 kolejkach drugie miejsce w tabeli jest coraz lepiej. Rozwijamy się, staramy się być coraz to lepsi. Na dnie też się nic nie zmienia. I możemy zobaczyć nasz skład, jak tam uległ zmianie. Kowalczyk wskoczył do pierwszego składu. Trzeba dawać szansę młodym lewym obrońcom z Polski, bo tam mamy deficyty na tej pozycji. I Nowak oczywiście klasycznie gra, bo jest bardzo utalentowany. No i Patryk Kwiatkowski to może być nasz przyszły podstawowy bramkarz. Ma fajny bazowy overall 63, jeśli będzie się dobrze rozwijał. To niedługo czeka go pierwszy skład. Drugie miejsce. No, nie potrafimy wskoczyć na pozycję lidera, już za nami 20 kolejek. To nie jest za dobrze wróży, bo chcielibyśmy być już tym liderem, bo jednak naszym celem jest zdobycie Mistrzostwa. Oczywiście, jeśli nie uda mi się to w tym sezonie, to będę jeszcze jeden sezon symulował, ale wolałbym się zamknąć w jednym sezonie, żeby nie tracić czasu. No i czas wystawić kogoś na listę transferową. Tego Węgra się pozbędziemy. Może jeszcze tutaj, kogo by szło sprzedać, żebyśmy trochę pieniędzy zarobili, może na lepszego skałuta, bo za. Poza tym, jednym to nam nikt ciekawych zawodników nie wyszukuje. Niestety w tych ościennych krajach. Kuchty możemy się też pozbyć, bo jest mi zbędny. Sulicia też się pozbędziemy. No i chyba już więcej kandydatów do sprzedaży nie ma. Udało nam się tutaj jednego z piłkarzy sprzedać kuchtę do Lemons. Całkiem niezła kwota jak za tego piłkarza. I jeszcze Sasza Balić odszedł z naszego klubu do Stabi. Dostałem za niego fajną ofertę, nie miał szans na grę, więc warto się go było pozbyć, żeby trochę zarobić. Przyszła mi nagle oferta Zakopacza z Philadelphia Union i postanowiłem ją zaakceptować 750 tysięcy. To jest satysfakcjonująca kwota jak za rezerwowego piłkarza, który i tak nie grałby w tym sezonie. Ale trafił nam się jeszcze jeden Kwiatkowski, tym razem Bogdan. No widzę, że za głębie Lubin Kwiatkowskimi stoi coś niesamowitego. Bramkarz z takim bazowym overallem, więc postanowiłem sprzedać Chładuna, bo mamy dwóch Kwiatkowskich, więc po co nam Chładun? 750 tysięcy, fajne kwoty uzyskiwaliśmy ze sprzedaży tych piłkarzy. Kuchta, balić, kopacz i ładun opuścili nasz zespół i nie żałuję tych transferów, bo miałem ciekawych juniorów w ich miejsce, więc to trzeba po prostu robić. No tutaj możemy wysyłać kolejnych scoutów, tylko musimy jakiegoś nowego zatrudnić. No nie trafił mi się tak jakbym chciał i próbuję tutaj rolować tych najsłabszych, żeby brać go i się go pozbywać. No tylko niestety w ich miejsce nadal pojawiają się ci najgorsi. Miałem nadzieję, że może ktoś lepszy się pojawi. No ale niestety po kilku próbach uznałem, że to niestety już sensu nie ma. No i postanowiłem, że zatrudnię tego Turka. Może on kogoś znajdzie i będzie trochę lepszy od tego Japończyka. No i lepiej na razie idzie nam scouting w Polsce, w innych krajach. No delikatnie mówiąc, idzie nam fatalnie i nie jesteśmy nikogo w stanie ciekawego pozyskać. A chciałbym, no to by na pewno było coś interesującego, żebyśmy mieli jakiegoś juniora z innego kraju. No ale mamy Polaków, rodaków i z tego się cieszę. Koronę Kielce pokonaliśmy w pierwszej rundzie Pucharu Polski i w ćwierćfinale trafiliśmy na Pogoń Szczecin, więc w miarę łatwe losowanie i jest szansa awansować do półfinału. Dąbrowski, 63 overalla, 17 lat, no trzeba go brać do zespołu seniorów. Pokonaliśmy Pogoń Szczecin 5-2 w dwóch meczu i w półfinale trafiliśmy na Górnika Zabrze, czyli rywal też spokojnie do ogrania, bo jest niżej od nas w tabeli. A po 25 kolejkach wreszcie jesteśmy liderem, 3 punkty przewagi nad Lechią Gdańsk. Jesteśmy tam, gdzie nasze miejsce. Ten sezon powoli zaczyna się dobrze układać, ale Lechia jest naprawdę godnym rywalem. Ciężko im odskoczyć, a wynik ŁKS-u to jest jakiś dramat. 9 punktów w 25 spotkaniach to woła o pomstę do nieba. Jeśli chodzi o nowych piłkarzy, to Kwiatkowski, ten lepszy Kwiatkowski, bodajże Bogdan broni w naszej bramce już 70 overala i niestety straciliśmy Bogdana Nowaka na 8 tygodni kontuzja. A jakby tego było mało, to Starzyńskiego straciliśmy na 5 tygodni. No, powiedzmy sobie szczerze, plaga kontuzji w naszym zespole to nie wróży za dobrze. Ale po 30 kolejkach powiększyliśmy przewagę do 12 punktów nad Lechią Gdańsk. I przed rundą dodatkową byliśmy w kapitalnej sytuacji. No i widzicie, Zagłębie, Lechia, Legia, Pogoń, Lech, Arka, Krakowia i tam jeszcze Piast Gliwice w grupie mistrzowskiej. Zawalczymy o tytuł Mistrza Polski, oby nam się to udało. Mamy na to realne szanse, a w podstawowym składzie no nie doszło do wielkiej ilości zmian. Tutaj Dąbrowski wskoczył w miejsce kontuzjowanego Starzyńskiego, Kwiatkowski w miejsce Nowaka. Kowalczyk cały czas gra, tak samo jak Kwiatkowski na bramce. Kurczę, ile ja mam tych Kwiatkowskich. Zaraz tu mi coś wyrośnie naprawdę w tym klubie. Pajszą najlepszym strzelcem po 30 kolejkach. U nas najlepiej Sasza Żiwec, Starzyński za to ma najwięcej asyst, brawa dla niego. Mimo iż ma kontuzję, Kucjak i chudy mają najwięcej czystych kąt, więc słowacka siła na bramce w ekstraklasie. Tutaj żółte i czerwone kartki nie są tak istotne. A w półfinale 8 do 1 w dwóch meczu zniszczyliśmy Górnika, i finał zapowiadał się naprawdę emocjonująco. Gramy z Lechią Gdańsk. I jak ten mecz się zakończy? No, zakończy się jeszcze, że straciliśmy Sasza Żywca na 3 miesiące, jeszcze przed meczem, więc no, tragiczna wiadomość, bo był fenomenalny w tym sezonie. Wysłaliśmy scoutów, żeby nam szukali utalentowanych piłkarzy w różnych krajach. No i wielkimi krokami zbliżał się finał Pucharu Polski, który zakończył się naszą porażką. Nie można mieć wszystkiego, musimy skupić się na walce o Mistrzostwo. Lechia pokonała nas po karnych, ma jakieś trofeum i chwała im za to, ale nie zdobędą Mistrzostwa Polski. Pokrzyżujemy im plany, Szyż najlepszym strzelcem Pucharu. Tutaj mnóstwo zawodników miało po dwie asysty, na przykład Czerwiński i Sliż, Kucjak i Plach. Najwięcej czystych kąt. no Słowacy rządzą na tej bramce jeśli chodzi o naszą ligę, czy to Puchary Krajowe. No, powiedzmy sobie szczerze. No i udało nam się zdobyć tytuł. No tutaj bodajże trzy kolejki przed końcem. Fenomenalne osiągnięcie. Źle zrobiłem tego menadżera. Wiem, w ogóle nie jest do mnie podobny. No ale co z tego? Robiłem to na szybko. No i tutaj widzicie 13 punktów przewagi. Do zdobycia zaledwie 9 punktów, więc mistrzostwo jest pewne. A kończymy z 90 punktami. 11 przewagi nad Lechią Gdańsk. Fenomenalny wynik. Kapitalny. Właśnie tak powinno grać za głębie. ŁKS kończy z wynikiem 15 punktów w 37 kolejkach. Wow, nie wiedziałem, że się da zdobyć tak mało. Jakiej bym kariery nie rozgrywał, to zawsze ŁKS ostatnia. Ja nie wiem, co jest nie tak z tą drużyną w Fifie, ale radzą sobie tragicznie. Tak się prezentuje mój końcowy skład. Kwiatkowski, Kowalczyk, Guldan, Oko, Czerwiński, Nowak, tutaj Sliż, Bohar, Starzyński, Szyż. Tutaj jest ten Sulić, no ale on jest tylko dlatego, że kontuzjowany jest. Sasza Żiwec, tam by normalnie był wiadomo Żiwiec, Dąbrowski na ławce, Pakulski, Mazek, Kwiatkowski, Kwiatkowski, Wójcik, Tosik, no i wspomniany wcześniej Sasza Żiwec. Szkoda, że doznał kontuzji, bo spokojnie grałby w podstawowym składzie, ale naprawdę, jak kiedyś w Wiśle Kraków, pamiętam jak grałem na live'ie, tam już lata temu symulowaną karierę, to miałem w Wiśle Kraków mnóstwo grabowskich, tak teraz mam mnóstwo Kwiatkowskich z zagłębi lubin, paiszą królem strzelców. Zobaczmy asystentów. Starzyński utrzymał fotel lidera, brawa dla niego. Czyste kąta Kucjak ostatecznie został wielkim zwycięzcą, chudy odpad z tej rywalizacji. Ambrosiewicz wygrał w żółtych kartkach, a Piątek w czerwonych. ŁKS wreszcie tutaj jest na czele. Może kiedyś zrobi nimi jakąś symulowaną karierę, żeby nie byli ostatni. To by na pewno było coś pozytywnego. No i zobaczmy tutaj jak statystyki się prezentują poszczególnych graczy, kto miał najwięcej występów. Komplet bodajże ma Szysz, Guldan, Czerwiński i Bohar. Brawa dla nich po 48 spotkań. To jest naprawdę sporo spotkań, sporo meczy. No. Tutaj masło maślane, Szysz najwięcej bramek, drugi Żiwec, trzeci Starzyński, najwięcej asyst Starzyński, drugie miejsce Bohar, a trzecie egzekwo Sliż i Czerwiński. No i tutaj Guldan, Czerwiński i Bohar, gdy byli na boisku, to 19 razy zachowaliśmy czyste konto. I teraz zaprezentuję Wam statystyki poszczególnych piłkarzy. Jeśli któryś Was konkretnie interesuje, to w danym momencie możecie sobie zatrzymać filmik i zobaczyć ile tam miał występów bramek asyst w Ekstraklasie czy w Pucharze Krajowym. Wiadomo, nie będę tego jakoś specjalnie omawiał, po prostu zostawię Wam to do wyboru. Jak ktoś będzie chciał, to zatrzyma sobie filmik, a jak ktoś nie będzie chciał, no to po prostu to pominie. Powiedzmy sobie szczerze, nie była to najłatwiejsza symulowana kariera do rozegrania. Wiadomo, nie była też najtrudniejsza, bo jednak mieliśmy w miarę fajny, bazowy Budżet na transfery, który wykorzystaliśmy na zatrudnienie skautów. Ci skałci dostarczyli nam mnóstwo dobrych piłkarzy, i to jest na pewno wielki sukces naszego zespołu. I trochę musieliśmy też mieć szczęścia, że się trafili naprawdę utalentowani gracze, jak ten Bogdan Kwiatkowski na bramce. Bodajże 67 overalla bazowego, no jak na gościa ze szkółki juniorów. No to jest kapitalny początek. Teraz już ma prawie 75, 74 ma dokładnie, ale już naprawdę jeden trening i będzie miał 75. To jest niesamowity wynik. I z takim bramkarzem można góry przenosić. Im się ma lepszego bramkarza, tym się po prostu przyjemniej gra. To jest podstawa w symulowanej karierze, by mieć dobrego bramkarza, a resztę jakoś tam się załata. Udało się zdobyć mistrzostwo z imponującym wynikiem 90 punktów, 11 punktów przewagi nad drugą drużyną, nad trzecią aż 24, więc to jest deklasacja. Świetny sezon zagłębia Lubin. Postawiliśmy na młodzież, to się opłaciło. Jak widać, stawiając na młodych, utalentowanych graczy, dobrze inwestując w szkółkę juniorów, można naprawdę wiele zyskać. I mam nadzieję, że tą drogą często będą szły polskie zespoły. Bo warto stawiać na młodych Polaków, bo tylko jesteśmy w stanie na nich zarobić. Bo jest bardzo mała szansa, że zarobimy na obcokrajowcach średniego sortu. Wiadomo, czasem się tam zdarzy jakiś jeden czy dwóch, ale w większości to jednak zarabiamy w naszej lidze na Polakach. Stawiajmy na nich jak najczęściej i to da dobre rezultaty w przyszłości. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. Napiszcie, co powinien zmienić, co Wam się podobało, etc., etc. No i do zobaczenia w następnych materiałach.